Cześć, dzień dobry. Wiem, że czasu na naukę kolęd jest już bardzo, bardzo mało, dlatego dzisiaj proponuję kolędę łatwą, a przy okazji znaną. Będzie to kolęda dzisiaj w Betlejem. Zapraszam. Sposób, w jaki przygotowałem tę kolędę do zagrania wspólnie z Wami, jest właśnie też możliwie najprostszy. Dlatego na przykład chwyty, które zaraz pokażę, nie są podyktowane tym, żeby na przykład mi się wygodnie śpiewało, co pewnie zaraz stanie się jasne, tylko raczej, żeby łatwo to było zagrać. Zacznijmy więc właśnie od chwytów. Już parokrotnie przydały się w tych moich filmikach dwa takie chwyty grane jednym palcem. Jeden jest takim niedokończonym F. To jest chwyt F2, jeśli kogoś to interesuje. I teraz, jeżeli palec przesiądzie się piętro niżej na pierwszą strunę, też pierwszy próg, otrzymujemy chwyt C-dur 7. Kto oglądał wcześniejsze moje nagrania, również z kolędami, to wie. A kto nie oglądał, to zapraszam. Można do tego sięgnąć jeszcze przed świętami. To wie, że na tych chwytach różne rzeczy da się zagrać, szczególnie jeżeli chcemy coś się nauczyć szybko i wystarczy nam taka wersja minimalna. Tak będzie i tym razem. Zobaczcie, że na tych dwóch takich niby chwytach, albo prawie chwytach, mogę początek tej kolędy całkiem spokojnie zagrać. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina. Co jest ciekawe, ta zmiana chwytu następuje tak jakby na ostatniej sylabie tekstu. Wesoła nowina. Po to, żeby za chwilę znowu stać się tym F. Że Panna czysta porodziła syna. Tak samo. Można by było wprowadzić tutaj, nawet na tych dwóch granych jednym palcem chwycikach, pewne urozmaicenie i zagrać tak. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj na 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 na. Zagram to wolniej. Zmiana cały czas startuje od F, czyli palec jest na drugiej strunie. Przechadza się tylko na pierwszą i z powrotem. Nawet złapię to tak nieprawidłowo, żeby było bardziej widać, co tutaj się dzieje. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina. La 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 la. Czy to jest jakaś wersja minimalna zwrotki? No jest, bardzo minimalna. Ale czy brzmi źle? Właściwie nie. Co będzie dalej? Czyli refren. Refren szedłby dalej na tym samym jednym palcu, ale znowu od tego naszego C7. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. C7, 7, F, F, na, na, na. Dalej C. Na, 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 na. Chociaż ten fragment można by też na chwytach rozegrać na różne inne sposoby. I teraz będzie jedyne urozmaicenie tej mojej wersji minimalnej. Czyli zagraliśmy. Pasterze śpiewają, bydlęta klękają. O ile nie pomyliłem tekstu. I teraz jest ten fragment. Cuda, cuda ogłaszają. Proponuję to zagrać tak. F, tylko może już nawet pełne. Cuda. Później dokładasz jeszcze jeden palec dokładnie tam, gdzie stoi wskazujący, tylko próg dalej. Czyli z F robi się D, dur 7. Cuda, cuda. C7. Ogłaszają. Albo ogłaszają. To już znowu obydwa te chwyty na jeden palec. Ogłaszają. Oczywiście w ten sposób, jak teraz trzymam, nie należy łapać nigdy. Raczej, żeby tutaj było podparcie dłonią pod gryfem. Pokazuję, żeby było widać, jak bardzo to jest, no, prymitywne. Czyli jeszcze raz, jakby szedł cały refren. Na to będę pokrótce mówił C, na to będę pokrótce mówił F, czyli C, C dur, F, F dur, F dur, C dur, C dur,
CF, CF. Na przykład. Albo po prostu. I tylko C. W ten sposób można by było całą tą sekwencję zwrotka plus refren zagrać na tak naprawdę tych dwóch jednopalcowych prawie że chwytach. Dodatkowo jeszcze w pewnym momencie ląduje tutaj ten D7. D-dur 7. Teraz, gdyby zamienić każdy ten niepełny F na prawdziwy F, no to będzie brzmiało tylko lepiej. Szczególnie, gdybyśmy chcieli zamienić to takie plumkanie tutaj kciukiem na jakieś prawdziwe bicie. Przy tym moim plumkaniu ten chwyt F2 nawet nie brzmi źle, ale przy uderzeniu wszystkich strun naraz jest w tym już jakiś taki brud. Więc zamieniamy pierwszy chwyt F na prawdziwe F-dur i próbuję zaproponować, jakim można by było zagrać to fajnym biciem. Niech punktem wyjścia do naszego bicia będzie rytm taki jeden z najprostszych. Ja go zawsze uczę właściwie jako pierwszy. Bam, bara, bam, bara, bam, bara, bam. Bardzo krótki schemat, który gramy w kółko. No to teraz. Ta kolęda, ona idzie trochę jak jakieś polonezy, czy mazury, czy nie wiem co tam jeszcze, nie znam się na tym. W każdym razie modyfikację proponuję taką. Zresztą sprawdźmy najpierw, czy by się dało. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem, wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Całkiem dobrze to brzmi. To już ma swój rytm, nie tylko melodia. Zauważcie, że ja też robię te przeskoki tutaj między tym F a C7. Ten motyw bardzo dobrze się nadaje jako taka przegrywka albo łącznik pomiędzy poszczególnymi zwrotkami i refrenami. Spróbujmy teraz trochę namieszać w tym biciu, żeby brzmiało tak właśnie bardziej staropolsko. Można to zrobić na przykład tak. Zamiast grać bam, bara, bam, bara, bam, bara, bam w kółko, to zagrać bam, bara, bam, bara, bam, 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 bara, bam, bara, bam, 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 bara, bam, bara, bam, bam. Czyli? Jeżeli jeszcze dołożę tutaj tą zmianę chwytu z F na ten mój C7, no to będzie już brzmiało całkiem spoko. To już prawdziwe dworskie, staropolskie klimaty. To bicie można by zagrać jeszcze tak. Czyli bam, bara, bam. Co jest ba, a co jest ra. W dół jest ba, w górę jest ra. Jeszcze raz. Bam, bara, bam, ra, bam, 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 bara, bam, ra, bam, 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 bara, bam, ra, bam, bam. Zresztą, gdybyście się uczyli kolędy na przykład Bóg się rodzi, która już jest totalnie polonezem, to tam to bicie pasuje w ogóle najlepiej ze wszystkich. Ale dzisiaj uczymy się tego. Więc, jakby to wszystko zabrzmiało, jedną zwrotkę i refren spróbuję zagrać tym właśnie biciem. Z przegryweczką. Wesoła nowina, że Panna czysta, że
końcówka refrenu była taka, jak pokazywałem wcześniej, czyli cuda, cuda ogłaszają, albo ogłaszają. Jeżeli to już wychodzi, to można teraz znowu na lewej ręce dodać jeszcze troszkę więcej chwytów, żeby to bardziej zgadzało się z melodią. Chodzi mianowicie o tę właśnie końcówkę. Cuda, cuda, czyli F dur, D7. No, 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 no. Czyli chwyty po kolei mogłyby tu iść tak. W tej końcówce cuda, cuda ogłaszają. F dur, D7, G-mol, F, C7, F. Z tekstem. Cuda, cuda ogłaszają. Może cały refren? Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle dają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. I nie widzę żadnego problemu w tym, żeby właśnie pod koniec nawet zmienić sposób wydobycia dźwięku, nawet na taki plumkający, bo to wcale nie brzmi źle, a nawet lepiej. Może na koniec ograniczę się tylko do zagrania, zaśpiewania jednej zwrotki i refrenu, jako podsumowanie tego, co tutaj dzisiaj się wydarzyło. Przed świętami usłyszymy. Widzę wszystkiego dobrego. Cześć!